Cześć! Witamy Was serdecznie. Z tej strony Chris Górski. A z tej Grzesiek Stasiuk. Zapraszamy Was do naszego świata nagrań, produkcji i aranżacji. No i dobrej zabawy, Chris. A to wszystko na setkę cyklicznie co tydzień w każdą środę o 20. Będziemy rozmawiać o wszystkim, co dotyczy zagadnień związanych z tak mało znanym zajęciem, jakim jest produkowanie muzyki. A ponieważ zamierzamy prowadzić nasze spotkania na setkę, spodziewajcie się niespodziewanych sytuacji. Nawet my jeszcze nie wiemy, jak to się potoczy. Wiemy natomiast jedno, to nasza pasja i powołanie. I chcemy się tym z Wami podzielić. I nie zabraknie też gości. To prawda, Grzesiu? Co tydzień na setkę wymęczymy jednego delikwenta. Zadamy mu proste pytania i zmusimy do trudnych odpowiedzi. Będziemy gościć muzyków nie tylko sesyjnych. Trenerów niekoniecznie personalnych. Realizatorów nie tylko dźwiękowych. Coachów nie zawsze wokalnych. Artystów. Kompozytorów. Autorów. Producentów. Wokalistów. Muzyków. Muzyków już było, Grzesiu. A, no tak. I wielu innych. Pokażemy Wam świat produkcji z zupełnie innej strony. Pokażemy Wam nasz świat na setkę. Bądźcie z nami już w najbliższą środę. Startujemy o 20. Cześć, Grzesiu. Dzień dobry. Dobry wieczór każdemu z osobna, każdej z osobna. Witamy Was bardzo serdecznie, godzina 20. Jak tak co tydzień, prawie od roku. Szósty odcinek trzeciej serii przed nami. A dzisiaj bardzo ciekawy gość. Pana owszem znamy obaj, nagrywaliśmy go obaj. Szanujemy, tak. Podziwiamy obaj, jesteśmy po prostu, ja za każdym razem jak Kuba gra, to ja po prostu, wiesz, zamieniam się w słuch i mam nadzieję, że wszyscy się zamienimy w ten słuch dzisiaj wieczorem, ale zanim dotrzemy do sedna, mamy parę rzeczy. Dokładnie. A nie powiedzieliśmy Mikołaja, Mikołaj nie zamachał. Mikołaj, dzisiaj. Cześć, Mikołaj, zamachaj do nas. Mikołaj nasz. O tak, no. Mikołaj, cześć. To wszystko się dzieje dzięki Mikołajowi, który dba o to, żebyśmy w ogóle wiedzieli, od czego zacząć i na czym kończyć, aczkolwiek nie zawsze mu się to udaje, w sensie nam się to udaje, jemu zawsze, ale nam nie zawsze. Dokładnie tak. No ale zacznijmy od początku. Jedziemy od ogłoszenia, a nie, w ogóle mamy newsa, słuchajcie, mamy giga newsa, ponieważ w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, o godzinie 20, mamy specjalny odcinek na setkę. Tak jest. Odcinek Q&A ze sprzętem do studia nagrad poświęcony tylko sprzętowi i naszym gościem będzie Konrad Żywiecki z firmy Music Tools, która jest jednocześnie naszym mecenasem. Tak. Więc koniecznie musicie być na tym odcinku, jeżeli interesuje Was sprzęt, interesują Was graty, wszystko to, o co baliście się zapytać, musicie przyjść, a ja Wam przy okazji pokażę, bo dostałem taką zabawkę ostatnio. Tak, to jest super mikrofon. Jak ci się to sprawdzało w ostatnich sesjach? Ja go znam, bo myśmy już pracowali na nim podczas nagrania, zresztą z naszym gościem dzisiejszym też. Tak. Wiesz co, nie miałem okazji go przetestować tak, jakbym chciał. Sprawdziłem sobie go na gitarach, on jest dedykowany do gitar, podobno. Natomiast sprawdziłem sobie go na gitarach akustycznych, sprawdziłem sobie go na perkaszynach i sprawdziłem sobie go na wokalu. Jak? No jest po prostu genialny. Nie wiem, czy wiecie, to jest mikrofon z charakterystyką ósemkową i tak, żeby było śmieszniej, on ma dwa różne brzmienia. On z jednej strony brzmi ciemno, a z drugiej strony brzmi jasno, co mnie dzisiaj po prostu rozwaliło. To po prostu rozsypało system. Ja nie jestem elektronikiem, dla mnie to ma grać, ma to działać, nie interesują mnie wykresy aż tak bardzo, jak to co słyszę i dzisiaj naprawdę w starciu z moim Manleyem, no wygrał. Fakt, że mieliśmy bardzo jasny wokal dzisiaj, ale no sprawdził się. Super. Także mam takie cudo od Konrada i naprawdę odezwijcie się do niego, jeżeli szukacie fajnego sandu, to może być rozwiązanie. Tak, i zresztą nie tylko te mikrofony są u Konrada, więc możecie go zapytać i wypytać o kilka innych marek i każda z nich ma swój charakter, bo jak wiemy, ten akurat mikrofon jest wstęgowy, ale no... Ma on tam jeszcze wiele innych i pojemnościowych i naprawdę no, tak jest,
bardzo ciekawych. Sojuz jest przecież u Konrada fantastyczny mikrofon, który wygrał przy takim teście wokalu operowego z wieloma, wieloma mikrofonami dużo droższymi, więc... No, także naprawdę... Miejscem. Ale o sprzęcie będzie w poniedziałek tylko i wyłącznie, tak więc jest. Już teraz Was zapraszamy. A jak już jesteśmy przy mecenasie, to musimy wspomnieć też o patronach naszych, tak no jest. Bo bez Was nie ma naszego odcinka. Kochani, dzisiaj to Paulina, Damian, Wojciech, Jacek, Mateusz, Przemek, Tomasz, Michał, Tomasz, Humbucker Cafe, Marcin Mieczysław, Miguel, Marek, Mack, Roman, Bad Pilot i Jakub. Jest Was coraz więcej, nie wiem jak będzie to, będę musiał coraz szybciej to mówić. Musimy znaleźć jakiś sposób. Kochani, jeżeli chcecie nas wesprzeć, a wierzę, że tak, zapraszamy na patronite.pl/nasetka. Tak jest. Tam możecie nas wesprzeć finansowo, a my między innymi Was merytorycznie. Zapraszamy Was też przy okazji do pokoju VIP, gdzie spotykamy się co wtorek o 18:00, też jest Was coraz więcej, tam są wszyscy nasi goście, no i jest po prostu coraz bardziej magicznie, bo to coraz bardziej spontanicznie wychodzi. Tak. I naprawdę jest fajnie, warto, jeżeli chcecie zapytać o cokolwiek, tam naprawdę dostaniecie odpowiedź. Zapraszamy Was na naszego Facebooka, zapraszamy Was na grupę Nasetka na Facebooku. Mhm. Tam są wszystkie newsy. O czymś zapomniałem? No, chyba o Instagramie na koniec. Instagram, no i YouTube oczywiście. I o kanale YouTube, na którym no nas oczywiście, oczywiście YouTube, no. Tam jest taki dzwonek, tak. Tam się naciska. Dobrze, kochani, jedziemy z koksem, bo mamy naprawdę mega gościa dzisiaj. Grzesiu. Wow. Jedziemy? Dobra. Tak jest. Pianista, kompozytor i wykładowca, od lat po mistrzowsku poruszający się pomiędzy światami muzyki filmowej i jazzu, ze szczególnym zamiłowaniem do improwizacji, o której dzisiaj zresztą będziemy rozmawiać. Absolwent Berklee College of Music, magister Akademii Muzycznej w Katowicach. Doktorat i habilitację zrobił na Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie sam wykłada od 2010 roku. Nagrał dziesiątki albumów, zarówno z własnymi kompozycjami, jak i takich kompozytorów jak Henryk Miśkiewicz, Zbigniew Namysłowski, Wojciech Kilar, Henryk Wars czy, uwaga, Fryderyk Chopin. Mowa oczywiście o Kubie Stankiewiczu, którego serdecznie zapraszamy. Cześć, dzień Kuba. Dobry. Dzień dobry, cześć, dobry wieczór. Bardzo dziękujemy, że znalazłeś czas w kalendarzu, żeby przyjąć nas za zaproszenie. Dziękuję za taką groźną introdukcję. No, na miarę mistrza. Nie wiedziałem, jak to poskracać, bo tam jest tyle tego naprawdę. Ja tylko muszę powiedzieć, że w jazzie nikt nikogo o dyplom nie pyta. No. Okej. No właśnie, Chris. Czyli pierwsze pytanie. Co z tą edukacją? Czy żeby być dobrym jazzmenem, to trzeba coś skończyć, mieć papier, czy wystarczy po prostu pasja i wiele godzin spędzonych przed instrumentem? No to jest bardzo trudne pytanie i odpowiedzi nie ma jednej. No to są bardzo różne drogi dojścia do bycia profesjonalnym muzykiem jazzowym. Może to być droga uczelniana, a może to być droga autodydaktyczna. Mhm. Obie są dobre. Nie ma tutaj nie ma to złotego środka. No muszę powiedzieć, zwróćmy uwagę, że na przykład Charlie Parker uczył się jazzu, kopiując solówki Lestera Younga i Colemana Hawkinsa. I stał się tym, kim się stał. A z drugiej strony mamy całą masę wykształconych muzyków wybitnie, chociażby ten, który odszedł od nas niedawno, czyli Corea, to jest olbrzymia strata dla całej kultury światowej, co zresztą nie wszystkie media raczyły były zauważyć, bo wiadomości o jego odejściu były gdzieś tam w czwartej kolejności odśnieżania, nazwijmy to eufemistycznie. Natomiast tak, no to był jeden z gigantów, który posunął muzykę jazzową bardzo, bardzo do przodu. Jeśli chodzi o ten walor edukacyjny, powiedzmy, no Corea był bardzo świadomym muzykiem i to, co robił, to zawsze miał
miał szczególny wyraz artystyczny, ale tak jak mówiłeś, po prostu no, jest sporo dróg dojścia do tego samego, do bycia profesjonalnym muzykiem. I ja zawsze wychodzę z założenia, że nawet ucząc jazzu, czy ucząc muzyki, rola nauczyciela polega na tym, że ja sobie to wyobrażam jako taki duży hall, gdzie się znajdują drzwi. Tutaj są drzwi, tam są drzwi, tu są drzwi następne. I ja te drzwi mogę pootwierać, ale to student musi przez nie sam przejść. Bardzo ładnie. To mi się podoba. To brzmi jak prawdziwy mistrz. Powiedz mi, czy edukacja może przeszkodzić? Jeżeli ktoś bardzo chce, to nawet edukacja nie może przeszkodzić. To znaczy, ja wychodzę z założenia, że człowiek się uczy sam. Właściwie zwróćmy uwagę, czegokolwiek byśmy się nie uczyli, czy języków, czy matematyki, czy jazdy samochodem. Instruktor może nam pomóc, ale my się musimy tego nauczyć sam, prawda? Tak, czyli to jak pierwszego języka, chodzenia, no tak. Dokładnie. I w ogóle mi się wydaje, że to jest w ogóle szerszy problem, bo rola szkoły, nawet szkoły podstawowej, niestety tutaj jest dużo pamięciówki i tak dalej, natomiast szkoła nie uczy, jak się uczyć samemu. I ja często widzę, że na przykład moje rozmowy ze studentami, moje zajęcia w dużej mierze polegają na rozmowie i na tym, i na słuchaniu muzyki różnej, słuchaniu krytycznym, analitycznym, zwracaniu uwagi na pewne szczegóły, na pewne rozwiązania, czy też harmoniczne, czy melodyczne, czy rytmiczne, czy motywiczne, prawda? I to jest dosyć interesujące. Natomiast jest ten taki element, ja tu muszę sięgnąć do pamięcią, do swoich wczesnych lat, jak próbowałem się uczyć jazzu, miałem taką płytę nerdowskiej wytwórni Amiga, gdzie Louis, jakiś przedruk pewnie z RFN-owskich płyt, gdzie Louis Armstrong śpiewał i grał Ain't Misbehaving. Ja próbowałem spisać, czyli dokonać transkrypcji tego i nawet spisałem melodię, ale oczywiście harmonicznie byłem zbyt cienki, żeby się tego nauczyć. Poszedłem wtedy do księgarni muzycznej, zapytałem, czy mają jakieś wydawnictwa jazzowe. Pani mnie wyśmiała i zaproponowała Ragtime Scotta Joplina. Więc wróciłem do domu i stwierdziłem, no nic, trzeba spisywać. I zupełnie niechcący odkryłem własną drogę takiej edukacji, czyli muzycznej, czyli kopiowanie solówek. Tam był Wynton Kelly, Red Garland, Bill Evans, cała plejada znakomitych pianistów, Hank Jones, Tommy Flanagan. I właściwie odkryłem wtedy, to było we Wrocławiu bardzo dawno temu, podobnych wariatów jak ja, typu Piotr Wojtasik, Darek Oleszkiewicz i paru innych kolegów. No i razem zagłębialiśmy tajniki muzyki. I to było ciekawe, ponieważ dzisiaj młodzież ma wszystko, tak naprawdę. Wszystko jest w zasięgu ręki. Jest YouTube, Spotify, do wszystkich nagrań czyli jest, można powiedzieć, paradoksalnie, zbyt łatwo. To znaczy, jest duży szum informacyjny, w związku z czym trudniej jest dokonać świadomego wyboru. Okej. Okay. Chyba ci się obraz zawiesił. Chyba tak. Ale słychać ciebie. Słychać ciebie bardzo dobrze, tak. Tak. Być może internecik się tutaj wykrzaczył. No, wykrzaczył. Na tyle. No, słyszymy cię bardzo dobrze, więc możemy kontynuować. Dobra. Jesteśmy na żywo, więc możemy jak najbardziej dalej rozmawiać. Mi się może się odwiesi. O, teraz się odwiesi. O, dobrze. Witamy cię z powrotem. Krzysiu, pytanie? No jejku, miliony. Wiesz co, mówisz o takim świadomym słuchaniu i to jest fajne, bo o tym się też często zapomina, jakby o rozebraniu utworu na części.
ale też do tego potrzebna jest znajomość alfabetu, jakim jest chociażby podstawy harmonii, czy podstawy rytmiki, żeby wiedzieć, jak sobie to potem, wiesz, o, tu zagrał taki dźwięk, a potem zagrał taki. Dobrze jest wiedzieć też, jaki to jest interwał, więc jakby ciężko jest analizować to i potem kopiować bez wiedzy. No tak, ja myślę, że te takie, niezależnie od tego, jaką muzykę chcemy, ktokolwiek chce grać, czy jazz, czy rock, czy pop, czy fusion, czy cokolwiek, czy klasyka, no jednak jest ten alfabet, te podstawy zasad muzyki. Ale zwróćmy uwagę, że tak naprawdę to jest tydzień pracy z dobrą książką. Tak. Bo tego naprawdę nie jest, żeby zrozumieć, na czym polega koło kwintowe, czy na czym polegają tonacje równoległe, czy też jakieś takie tego typu rzeczy, to naprawdę nie trzeba skończyć, nie jest to coś, co jest bardzo... I sporo samouków nauczyło się w ten sposób. Tak. Interwałów też nie jest tak dużo. Ja znałem parę muzyków jeszcze we Francji, którzy byli renomy takiej międzynarodowej, można by powiedzieć też, i nie znali nut, nie umieli czytać. No, dokładnie. Ja gdzieś, gdzie to był chyba, gdzieś trafiłem ostatnio na Netflixie na taki dokument o Quincy Jonesie, który bardzo ciekawy jest skądinąd, i to też on, też nie wiedziałem, że on się urodził w czarnym getcie w Chicago i po prostu to, że on nie zszedł na złą drogę, no to cud po prostu, a stał się wybitnym artystą. No i któregoś tam dnia pojechał do Paryża studiować u Nadii Boulanger, którą wszyscy studiowali u Nadii Boulanger, łącznie z naszym Wojciechem Kilarem i Witoldem Lutosławskim. I ta Nadia mówiła mu, że no, od wielu już lat, mniej więcej od 700 lat, poruszamy się w kręgu 12 dźwięków, więcej nie będzie. Słuchajcie, przypominamy, że możecie zadawać pytania, za chwilę będziemy też je zadawać Kubie. Natomiast ja dzisiaj też tak, przygotowując się trochę do tego odcinka dzisiejszego, zerknąłem sobie, słuchajcie, na definicję improwizacji. I okazuje się, że to jest po prostu tworzenie dzieła bez przygotowania, nie rozwijając dalej. A z drugiej strony mówi się, że najlepsze improwizacje to te przygotowane. No, nie do końca bez przygotowania, bo zwróćmy uwagę, zresztą ciekawą rzecz, że na przykład w muzyce klasycznej do końca XIX wieku mniej więcej improwizacja była czymś niemalże obowiązkowym. No, Chopin improwizował, Liszt improwizował, często nawet kadencje pisane były przez kompozytora zostawiane do improwizacji przez wykonawcę. I gdzieś pod koniec XIX wieku, na początku XX, świadomość i umiejętność improwizacji stopniowo zanikała. Tak naprawdę improwizacja była zawsze obecna w muzyce organowej. Organiści improwizowali i gdzieś się odrodziła w jazzie. Natomiast w muzyce klasycznej niestety ona jak gdyby, no teraz się trochę powraca do tego. Natomiast ja bym powiedział tak, że improwizacja jest czymś, co jest... jakby to łatwo powiedzieć, że zanim zagramy jakąś nutę, to powinniśmy ją usłyszeć sobie, prawda? I ja bym to powiedział w ten sposób. Należy wziąć odpowiedzialność za dźwięki, które się produkuje. Czyli krótko mówiąc, jeżeli mamy zagrać dźwięk, załóżmy F czy G, to musimy go najpierw usłyszeć. Jeżeli my go nie usłyszymy, to odbiorca też go na pewno nie usłyszy. No, jest bardzo ciekawe, powiem ci, bo co w takim razie, znaczy jest masę muzyki takiej elektronicznej, przypadkowej, czyli w sumie improwizowanej przez komputery, bo ktoś zapina jakiś modularny syntezator, który w wyniku po prostu jakichś tam połączeń randomowo daje ci jakąś melodię, i pytanie, co to jest? Czy to jest improwizacja, czy to jest rzucenie kości po prostu i co wyjdzie, to wyjdzie, nie? No, melodia to jest w ogóle bardzo istotna rzecz, ponieważ jak teraz
kilka dni temu właśnie obejrzałem sobie na YouTubie jest cały polski serial z 1977 roku, Lalka Bolesława według Prusa. Zresztą wspaniałe aktorstwo tam jest i jest muzyka, którą napisał Andrzej Kurylewicz. To jest tak genialne, to jest tak, i to trudno zaszufladkować, bo on był jazzmenem z krwi i kości, ale muzyka, którą tutaj napisał do tego, czy wcześniej tam Polskie Drogi, to ona była, ona się wymykała wszelkim kategoriom. Ona się, to było coś pomiędzy jazzem, ale też dużo klasyki takiego, że tak powiem, on był ze Lwowa, więc w związku z tym tam taki lwowski, tęsknota i tak dalej. Natomiast tak słuchałem tej jego muzyki, tam jest parę wątków i byłem pod wrażeniem naprawdę tego i sporo było też partii improwizowanych tam. Dzięki, że mi o tym, że o tym w ogóle nam wspomniałeś, ja sobie to od razu zapisałem, bo bardzo lubię jego muzykę, a tego serialu nigdy nie widziałem. To jest znakomite z 77 roku, wspaniała scenografia, wspaniali aktorzy, byłem pod wrażeniem, naprawdę. Znaczy pamiętam ten serial, oglądałem go jako bardzo młody człowiek, a ostatnio właśnie dotarłem, spojrzałem pod innym kątem i mówię, że wspaniałe rzeczy wtedy robiono. Tak trochę o tym usłyszeniu dźwięku, zanim go zagrasz, to o czym powiedziałeś, przypomniało mi to, no przecież to jeden z przykładów jest, muzycy to też często wykorzystują, że śpiewają sobie unisono, grając solo. Nie? Czyli to jest też trochę ta zasada, nie? Keith Jarrett to często nawet tam jęczy przy tym, co niektórym przeszkadza, ale ja to doskonale rozumiem, bo to jest pewnego rodzaju utożsamianie się z materią dźwiękową. I my jako muzycy improwizujący jesteśmy troszeczkę jak szachiści. Tak jak szachista przewiduje kilka ruchów do przodu, co zagra, tak my na przykład kończąc jedną frazę, gramy jedną frazę, ale już jakby myślimy o kolejnej. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, na przykład Miles Davis miał pewien taki genialny rys. Znaczy, jemu się zdarzało zagrać, jak każdemu z nas, zły dźwięk. Ale w momencie, kiedy on zagrał ten zły dźwięk, to on pozwalał temu złemu dźwiękowi wybrzmieć i następną frazę rozpoczynał właśnie od tego złego dźwięku, żeby pokazać, tak, ja właśnie chciałem zagrać ten zły dźwięk. Tak, to jest moja ulubiona teoria, która mówi, że błąd powtórzony kilkukrotnie przestaje być błędem. Dokładnie tak. A Miles Davis jeszcze miał jedną wspaniałą cechę, że on potrafił zarówno wspaniale grać, jak i potrafił wspaniale nie grać. Znaczy, tu jest jeszcze mowa o ciszy, o operowaniu pauzą, że jeżeli improwizujemy, to wcale nie znaczy, że my musimy zająć 100% czasu. Tak. Ja bym powiedział, że my możemy zająć 50% czasu albo nawet mniej. I po prostu ta cisza, ten moment, kiedy gra sekcja rytmiczna, to jest równie ważny, by nie powiedzieć ważniejszy od tego, co zagramy. A jeszcze jest jedna rzecz, że na przykład pianista jazzowy z definicji, my jesteśmy głównie instrumentem akompaniującym. W związku z czym akompaniament jest też formą improwizacji, taki background po prostu, słuchania solisty, wspomagania solisty i jednocześnie jesteśmy takim bridge'em, takim pomostem pomiędzy sekcją rytmiczną a solistą i też dobrze jest umieć soliście nie przeszkadzać. To jest w ogóle ciekawe dla mnie z punktu widzenia prawnego, bo jak wiemy, Kuba, w sumie liczy się w sumie tylko melodia, akordy są wspomagające i teoria mówi, że do każdej melodii może być wiele akordów i w Zaiksie, jak sam wiesz, obaj wiecie, to składamy tą melodię i to jest nadrzędna rzecz, natomiast bardzo mało jest tych części, które wspierają, bez których to by nie istniało, trochę jak supergwiazda strzelająca gole, prawda, jest tam ich 11 czy tam 10 jeszcze dodatkowych i ciekawe, czy to kiedyś rozwiążemy, bo mi się wydaje, że w świetle prawa też w polskim przynajmniej prawie ci ludzie, którzy aranżują muzykę na przykład, nie są dostatecznie doceniani, a wkładają w to rzeczy bardzo oryginalne i bardzo od siebie, więc dlaczego oczywiście nie są one odzwierciedlone w tantiemach na przykład, nie?
No, prawo chyba nigdy nie nadążało za rozwojem technologii i w ogóle te kwestie muzyczne. Mówiłeś tutaj o melodii, ale takim najbardziej pierwotnym elementem muzyki to jest rytm. Tak, tak, tak. Możemy nie mieć melodii, możemy nie mieć harmonii, mamy rytm. Rytm to też truizm, ale rytm na przykład afrykańskie plemiona używały rytmu do komunikacji. Tak. Prawda? Tak. I jest ta gra, w której pukasz kogoś w plecy w rytmie danej melodii i ta osoba ma znaleźć, co to jest. I bardzo często jest to tak, ten rytm zawarty w melodii jest tak rozpoznawalny, że jest to łatwe do rozpoznania. No mniej więcej powiedzmy, czy tam Piąta Beethovena, czy Gwiezda Wojny, czy nie. Tak, no, tak. No też tak. Sztuka kompozycji, sztuka aranżacji, no przecież znamy to z popowych produkcji, że każdy utwór powinien mieć tak zwany haczyk właśnie, który jesteś w stanie rozpoznać i czy odstukać, czy zagrać po dwóch, trzech przesłuchaniach. Nie? Tak. No, jeżeli się słucha, nie wiem, ten tak zwany Great American Songbook, czyli to, co dziś nazywamy standardami jazzowymi, prawda, to powstawało jako dwojako, albo jako muzyka filmowa z hollywoodzkich produkcji lat powiedzmy 30., 40., 50., albo jako broadwayowskie musicale, z musicali broadwayowskich. Mm-hmm. I tam, jak weźmiemy, nie wiem, czy Gershwina, czy Harta Rogersa, czy Jerome Kerna, tam była zawsze wspaniała melodia. Harmonia jako taka, harmonia jazzowa jest de facto rozwinięciem europejskiej harmonii. To jest tam nic nowego nie było. My po prostu jako muzycy jazzowi w pewien sposób zaanektowaliśmy rozwiązania harmoniczne, które były w europejskiej muzyce romantycznej, neoromantycznej i załóżmy dalej to impresjoniści, no w Ravel, Debussy, no to co gram przed Herbie Hancock, to w dużej mierze często te akordy na przykład widzimy u Debussy'ego. Mhm. Natomiast to melodia, to jest w ogóle bardzo, bardzo interesujące. Tu mieliśmy polskie wątki również, tutaj myślę o Bronisławie Kaperze i Wiktorze Youngu. Oni byli mistrzami tworzenia przepięknych melodii. Mhm. I teraz Ja myślę, że ja mam taką teorię, że muzyka popowa, zwróćmy uwagę, że w latach 30. Swing był popem. Tak. To było to, co radia powiedzmy grały. Tak. I ja mam takie wrażenie, że z dziesięciolecia na dziesięciolecie ten level niestety nam jakościowy nam pikuje w dół. Strach pomyśleć, co będzie za 100 lat. No, albo zrobi się jakiś cykl i pójdzie do góry. Albo zrobi się cykl i pójdzie w górę. No, chciałbym w to wierzyć. Nie wiem, czy to wiesz, że to jest trochę tak, że jak widzi się to całe bogactwo natury i te skomplikowane rzeczy i te nieskomplikowane, no to może to jest po prostu ten okres, gdzie my próbujemy wszystko jak najbardziej uprościć i może jak już dojdziemy do tych najprostszych rzeczy, to zdecydujemy, że jednak tamte były też fajne i wrócimy z ciekawości w drugą stronę, więc... No bo... Oby tak było. Kuba, chcę cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo no jesteś też kompozytorem, komponujesz utwory. Chcę cię zapytać, jak często następstwem improwizacji jest gotowa kompozycja? Dobre pytanie i chyba nie jest to łatwe, nie ma odpowiedzi łatwej na to. Na przykład jak weźmiemy pod uwagę chociażby trio Billa Evansa, to możemy zwrócić uwagę, że tak naprawdę tam 60-70% jest zaaranżowane. Czyli ta improwizacja jest bardzo trzymana w ryzach. Sporo rzeczy jest wyćwiczonych. Bill Evans siedział w domu, rozgryzał harmonię, pewne rzeczy harmoniczne on tam sobie przygotowywał niemalże. I to jest bardzo świadome. Ja od pewnego czasu zresztą też studentów zachęcam, żeby czasami jest tak, że mamy jakiś pomysł i mamy jakiś, fajnie wszystko idzie, napisaliśmy 5, 6, 7, 8, 9, 10, może 12 taktów i mamy taki blackout, że cokolwiek byśmy nie napisali dalej, to będzie, to nie będzie dobre.
Więc ja zawsze proponuję, żeby albo to zapisać, albo otworzyć na komputerze jakiś plik typu śmietnik i wrzucić tam takie szkice. I mam taki właśnie taki folder z takimi właśnie rozpoczętymi rzeczami i często się zdarza, że na przykład za rok, dwa wracam do tego, co napisałem i pójdę dalej. Więc to jest fajne. Natomiast gdybym tego nie zapisał, to byłoby, że tak powiem, gone with the wind. Tak. No tak. No. Widzę kątem oka wysyp pytań już po prostu. Znowu się nie wyrobimy. A z drugiej strony mam ogromny niedosyt rozmowy z tobą. Chris, pytanko? Zanim puścimy pytania widzów? Wiesz co, nie. Chyba może coś nam się jeszcze urodzi, a wolałbym tutaj zapewnić naszym widzom komfort tego, że większość pytań postaramy się odpowiedzieć, znaczy przynajmniej przeczytać. Nie wiemy, czy nam się uda do 20, ale zaczynamy. No dobra, Mikołaju. Mikołaj szuka pewnie do tyłu. Mikołaj. To jest już, poczekajcie, gdzie to. O, Tomasz Białowolski. Póki jeszcze jestem, to chciałem zapytać Kubę, co myśli o koncepcji nauczania Barego Harrisa, jego podejściu do harmonii, do grania w ogóle. Dziękuję za to pytanie. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że pozdrawiam Tomasza serdecznie, bo chyba się osobiście nie znamy, ale ja znam jego bardzo ciekawe filmiki na YouTubie, gdzie właśnie analizuje postać Barego Harrisa. No Barry Harris dla mnie to jest geniusz, no to jest ostatni żyjący człowiek z tej wielkiej trójki z Detroit, czyli Hank Jones, Tommy Flanagan i właśnie Barry Harris. I ja właśnie on ma... Barry Harris jest kimś takim, kto ma bardzo świadome podejście do improwizacji. Ma ten właśnie swój koncept harmoniczny, ale też przede wszystkim, o czym on chyba nie mówi, bo jest skromny, on jest mistrzem melodii. Mistrzem melodii, którą tę melodię harmonizuje w sposób genialny. I ja myślę, że to jest człowiek, który zasługuje na dużo szersze poznanie, niż on jest znany w środowisku muzyków, znany w środowisku jazz fanów, natomiast ja myślę, że niestety to jest tak, że dopiero jak często jest tak, że dopiero jak człowiek odejdzie, to świat się powie, to był jednak geniusz, więc tak. Barry Harris, jak najbardziej, ja tak jak na przykład mówię studentom, proponuję, kogo mają słuchać, to oczywiście wymieniam Wynton Kelly, Red Garland, Bill Evans, Barry Harris, Hank Jones, Tommy Flanagan. To jest ten główny nurt jazzu, z którego kiedyś Darek Oleszkiewicz, który grał z Bradem Meldauem, brat mu opowiadał, taki wkurzony, mówi, młodzi ludzie mnie słuchają i spisują, a oni są durni, bo ja spisuję Wyntona Kelly. I to tak wygląda mniej więcej, że my sobie musimy zdać sprawę, że ci dzisiejsi właśnie ludzie, no Herbie Hancock też jakby skąd się wziął. To nie jest tak, że my się nie bierzemy na tej planecie, powiedzmy tak, skądś. Jesteś tym, kogo słuchasz. Tak. Także bardzo postać Barry Harrisa to jest naprawdę poważna sprawa. Okej. Okay. Pedrinho. Nie wiem, czy odpowiedziałem wyczerpująco na to pytanie, ale gratuluję w każdym razie Tomaszu i nieś dalej ten kaganek oświaty i ten właśnie myśl Barego Harrisa w Polsce. To jest bardzo cenne, co robisz. Okej, okay. Pedrinho ma następne pytanie. Jaką muzykę byś polecił do posłuchania, jeśli chodzi o klimaty typu... Czy coś się zawiesiło? Jestem?
Kuba się zawiesił. Jesteśmy? Tak? O, jesteśmy, tak, tak. Nie wiem, czy Chris było... na mikrofon. Przepraszam, tak zmutowałem, żeby nie przeszkadzać. Jedziemy z tym pytaniem. Dobra. Okej. Okay. Pedrinho, jaką muzykę byś polecił do posłuchania, jeśli chodzi o klimaty typu Martin Tingwell czy Marcin Wasilewski, tudzież Justin Kaufin? Ja w ogóle jestem daleki od polecania jakiejkolwiek muzyki, bo oczywiście no to wszystko to są wspaniałe rzeczy, natomiast każdy z nas, my musimy nauczyć się wybierać, to znaczy i też nie ulegać modom, tylko żeby słuchać muzyki, która jest pokrewna naszej duszy. I tu jest taka rzecz, że my oczywiście żyjemy w jakimś takiej przestrzeni, gdzie ukazują się recenzje płyt, ukazują się, że powiem, cały taki marketing, natomiast starajmy się być jak najdalej od tego i po prostu wybrać sobie muzykę taką, która do nas trafia. Tak. Oczywiście, jeśli chodzi o Marcina Wasilewskiego, mój wspaniały młodszy kolega, którego muzykę bardzo cenię. Miałem zresztą zaszczyt, jak oni mieli 17 lat, być ich coachem na warsztatach jazzowych w Puławach. Był Marcin Wasilewski, Michał Miśkiewicz i Sławek Kurkiewicz. I byli bardzo młodymi ludźmi, bardzo zdolnymi, w związku z czym wiedziałem, że to że daleko zajdą. No i tak się stało. Okej. Okay. Humbucker Cafe. Dobry wieczór. Czy ilość dostępnych tak łatwo materiałów, a zwłaszcza rozpraszacze typu media społecznościowe powodują, że niejako jest deficyt na rynku młodych jazzmenów? Pozdrawiam. To jest też bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście ilość dostępnych materiałów to jest... To jest troszeczkę tak, że jeszcze nikt się nie nauczył jazzu z książki. To znaczy tak jak nikt nie nauczył się pływać z książki. Możemy sobie kupić książkę, że są takie ruchy, trzeba wykonywać, ale trzeba wejść do basenu. A tym basenem są nagrania. W mediach społecznościowych, media społecznościowe są o tyle dobre i w ogóle internet, że na przykład, że można odkryć wiele wspaniałej muzyki, której w normalnych warunkach byśmy nie odkryli. Ja na przykład w ten sposób odkryłem zespół z Argentyny, który się nazywa Akaseka Trio, tutaj kompletnie nieznany w naszej szerokości geograficznej. No i potem jak byliśmy na trasie w 2016 roku, graliśmy w Buenos Aires, poznałem chłopaków. Świetna muzyka, która jest czymś w rodzaju połączenia tanga, jazzu, ale w ogóle nie da się tego zdefiniować. Po prostu świetna muzyka. I oczywiście to jest to, co... to jest właśnie siła internetu, że jest wiele niszowych bandów, które są znakomite i... Dzięki internetowi możemy poszukiwać i znaleźć to, co jest nam najbliższe. I nie pozwolić, żeby właśnie te social media nas rozpraszały. Ważna jest uczciwość wobec siebie. Wydaje mi się, że jednak, znaczy nie wiem, jak wy myślicie, chłopaki, ale nie wydaje mi się, że byłby jakikolwiek deficyt jazzmenów. Ja ich widzę wszędzie, jest ich wręcz bardzo dużo. Znam wiele młodych, bardzo utalentowanych ludzi, którzy już zyskują sławę i chwałę, więc nie, ja bym się za bardzo to nie martwił. Nie mam wrażenia, że ich jest coraz mniej, raczej w drugą stronę. Ja też się tym nie martwię i jest naprawdę dużo bardzo zdolnych ludzi. Widzę to po naszych studentach, chociażby w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, ale jest tych akademii w tej chwili sporo się porobiło, więc to bardzo cieszy, że w zalewie, że tak powiem, muzyki średniej są ludzie, którzy są zainteresowani jak gdyby inwestowaniem w samego siebie, jakby, żeby się rozwinąć, bo
bo tak naprawdę znajomość podstaw harmonii jazzowej, czy to się okazuje, że możemy tak naprawdę zrobić każdą muzykę. Ja też uważam, że to cieszy, że ta ilość nie jest mała. Tego się trzymamy. Tak. Seweryn Kochanowski, bardzo dobry wątek. Jak soliście nie przeszkadzać? Pytam jako pianista. Jak w akompaniamencie zawrzeć pauzy i stworzyć przestrzeń? Bardzo dobre pytanie. Zachęcam do studiowania Reda Garlanda, Wintona Kelly, Barry Harrisa i nawet zachęcam, żeby pan Seweryn spisał sobie jakiś akompaniament. Spisał rytmicznie. Można też spisać cały voicing, czyli cały, to też jest ciekawa rzecz, ponieważ jesteśmy w stanie nauczyć się, jak spisać akord. Czyli korzystając z odrobiny wiedzy, bo ucho ludzkie jest tak skonstruowane, że najpierw słyszy dźwięki skrajne, prawda? Czyli usłyszymy dźwięk najwyższy i najniższy. Teraz jest tam jakaś magma w środku, ale jeżeli na przykład wiemy, że jest to akord dominantowy, bo wiemy, że się rozwiązuje, no to zapewne będzie miał gdzieś tercję i będzie miał gdzieś septymę. Więc próbujemy ją znaleźć. Jak znajdziemy tercję, znajdziemy septymę, to mamy już właściwie 90% pracy zrobioną. I te akordy, jest coś takiego, że akord zagrany w niewłaściwym czasie jest, on traci właściwie wszystko. Czyli po prostu my musimy nauczyć się grać akord bardzo dobrze artykulacyjnie i we właściwym czasie. To jest bardzo ważne. A jak nie przeszkadzać soliście? Słuchać go i podążać za jego pomysłami. To znaczy nie kopiować jego pomysły, tylko w pewien sposób jak gdyby podsumowywać je. Kiedyś czytałem o Wintonie Kellym, jak się wypowiadali, był taki artykuł w Downbeacie i chyba Philly Joe Jones, opisując Wintona Kelly, powiedział, że Winton Kelly rozkłada dla solisty dywan z kwiatów. I to chyba najlepiej opisuje tą istotę sprawy. Tak, to pan Seweryn też zapytał w zasadzie, jak w akompaniamencie zawrzeć pauzę i stworzyć przestrzeń. Ja trochę też to tak rozumiem, że jednak zapominamy trochę, że pauza też jest muzyką. Nie? Jakby no. w tym ferworze walki, jak już się dorwiesz do tego solo, to teraz musisz pokazać wszystko, co po prostu umiesz. Wszystkie skale, wszystkie... Nie, no właśnie nie. Ale na przykład zawsze jest tak, nie? W nagraniach Majca z lat 60. z Herbie Hancockiem, Ron Carter, Tony Williams i tam George Coleman, czy później Wayne Shorter, to często się zdarza tak, że jest na przykład solo Shortera, czy solo Majca i Herbie Hancock przestaje grać. W ogóle się wyłącza. Na kilka chorusów jest cisza. I jest solista i nagle włączy się za pomocą jednego dźwięku tutaj gdzieś. Czyli to jest ciekawe, żeby też analizować w sposób, w jaki sposób akompaniator czy pianista realizuje akompaniament i pomaga soliście. Jak to się mówi, Chris, ci, co grają mało, to już znaleźli, tak? Tak, tak, ta historia z tym dzieckiem. Tato, czemu ten jeden gitarzysta gra tyle nut, ten młody, a ten stary tak mało? On mówi, synku, no bo ten jeszcze szuka, a tamten już znalazł. Tak? Już znalazł. No to jest bardzo fajne, to jest bardzo fajne określenie, ale rzeczywiście, jak na przykład Thelonious Monk, niektórzy uważają Monka, jak ktoś tak pierwszy raz go słucha, i to myśli, co to jest? W ogóle nie wiadomo, czy ten facet umie grać na fortepianie, czy nie umie. Odpowiedź jest, oj, umie. Tylko, że właśnie on gra to, co chce. To, co chce, czyli jak gdyby pełna świadomość tego i to też nie ma reguły, że muzyka jest piękna tak naprawdę i to jest fajna rzecz. Ja tylko właśnie młodym ludziom, którzy nas słuchają, życzyłbym wam wszystkim, żebyście
znaleźli swoją muzykę, to co wam w duszy gra i podążali za nią. O, tutaj piękne pytanie. Jonko Mordak. Czy uważa pan, że istnieje granica między dobrą a złą muzyką? A jeżeli tak, to gdzie? No, to jest bardzo... Czołg. Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, gdzie się kończy zła muzyka i zaczyna dobra, bo dla każdego z nas ta granica leży gdzie indziej. Nie wiem, ja... To jest w ogóle, tak naprawdę to jest jedyny podział, to jest na muzykę dobrą i złą, bo nie ma podziału na muzykę klasyczną, jazzową i tak dalej. Ja jeszcze wiele lat temu słuchałem głównie jazzu, dzisiaj słucham głównie muzyki klasycznej. I ludzi, którzy się gdyby z muzyki klasycznej wywodzą, a są jeszcze tacy muzycy, którzy się na przykład nigdzie nie mieszczą w żadnym... Nie można ich włożyć do żadnej szufladki. Myślę tutaj na przykład o Klausie Ogermanie, wybitnym kompozytorze, aranżerze, urodzonym w 1930 roku w Raciborzu niemieckim. Racibor wysiedlony w 1945 roku, znalazł się w Niemczech, a w 1959 wyjechał do Stanów i pierwszy job, który dostał, to jest aranżowanie dla Sinatry. I potem aranżował, pracował z Billem Evansem, z Michaelem Breckerem, dla Jany Kral nagrał płytę, aranżację robił. No ale w latach 70. się w ogóle wyłączył, bo chciał pisać swoją muzykę klasyczną. I pisał znakomitą muzykę klasyczną. Klasycy niestety mało ją znają, co ubolewam nad tym, a na przykład odmówił Prince'owi między innymi, który go zwrócił, żeby zaaranżował, więc to był człowiek, który się w ogóle nie mieścił w żadnych schematach, a jeżeli pewnie znacie znakomite płyty Antonio Carlos Jobima czy João Gilberto i tamte wspaniałe smyczki, które są, no to właśnie on to robił. I jak Jobim, jak się dowiedział, że Niemiec będzie mu robił aranżację, mówi, to ja nie chcę go, bo mi będzie jakieś marsze pruskie pisał. Ale po pierwszej płycie już tak nie mówił. Więc zachęcam do zapoznania się z twórczością Klausa Ogermana. Arek Mazur, impro jako kompozycja. Przykład Boston Bernie, Celo Dexters na All the Things Are You. All the Things You Are, tak. No w ogóle All the Things You Are to jest taki utwór, to właśnie Jerome Kern, o którym mówiliśmy, to był utwór z 1939 roku, a harmonicznie bardzo skomplikowany, bardzo interesujący. I tutaj powiedzmy improwizacja jako kompozycja. Często jest tak, że improwizacja jest tak dobra, czyli tak logiczna, że możemy ją użyć jako kompozycja. Ja kiedyś miałem taki pamiętam z płyty Milesa Friday and Saturday at the Black Hawk in San Francisco, to płyta z 1961 roku. Tam jest solo Hanka Mobleya, gdzie są takie dwa chorusy, które można po prostu wyciąć i dać je studentom jako tematy do grania. Także tu jest, to jest to, co Arek tutaj, którego pozdrawiam bardzo serdecznie, to co Arek podał, to jest jeden z przykładów, gdzie właśnie improwizacja, jak jest bardzo dobra, może stać się kompozycją. Zwróćmy uwagę, że na przykład część utworów takich jak na przykład Scrapple from the Apple, one powstały na bazie Honey Sucker Rose, czy też na przykład była brana tylko harmonia, natomiast melodia była zmieniana i często jakaś improwizacja była zapisana jako ciekawe rzeczy. Dziękuję. Mikołaj Słyzewski. Nie znam gościa. Nie znam go, ja też nie. Mikołaj Słyzewski. Jak się panom szanownym widzi, słyszy Jacob Collier. Młody jest, czy jeszcze szuka dźwięków, czy już znalazł? Ja myślę, że on już znalazł, bo to jest bardzo ciekawy młody człowiek, który
ma jakiś szósty zmysł, słyszy alteracje, wszystkie tak. Czyściutko. To mi się to, ja jestem zafascynowany, mi się to bardzo podoba. On ma... Także ja myślę, że on szukał, ale on już swoje znalazł. Będzie ciekawe patrzeć, w jakim kierunku on się będzie rozwijał. Tak. I on, myślę, że to jest nie tylko wybitny muzyk, ale wybitny człowiek po prostu. On, jak jego się słucha, to on nie tylko rozumie muzykę i czuje ją, ale też ma taki wgląd w naturę ludzką. I temu daje też wyraz w muzyce. To jest bardzo interesujące. Ale co ciekawe, też ja ostatnio wpadłem na jego płytę na tej dalu. I to jest zupełnie inne od tego, co on pokazuje w internecie. Więc też tak. Możecie sobie posłuchać jako ciekawostkę, że jednak inny sposób myślenia i moim zdaniem, znaczy to nadal jest on, ale tak. Pokazuje tam całkiem fajne rzeczy. Ja pamiętam a propos Jacoba Colliera, Agnieszka Kiepuszewska kiedyś powiedziała mi, że jak pojechała ze swoim mężem Nikolą Kołodziejczykiem na jego koncert w Polsce, to powiedziała, że było tylu muzyków polskich, że gdyby bomba wybuchła w tym klubie, to by już nie było nic. Dziura po prostu na rynku. Wszyscy pojechali tam obejrzeć go. No. A był dużo budżet. Podobno w 1958 roku, jak Dave Brubeck przyjechał do Polski po raz pierwszy, to wszyscy muzycy tam właśnie, Ptaszyn, tak, jeździli za nim od miasta do miasta, bo to było wydarzenie. To są tacy ludzie. Grzesiu, kolejny. Następny ja? Proszę bardzo. Czy słuchanie dużej ilości jazzu, latin jazzu, może przekładać się twoim zdaniem na większy potencjał kompozycyjny i aranżacyjny w przyszłości, jeśli się na co dzień produkuje muzykę? Bardzo dobre pytanie. Mi się wydaje, że jeżeli lubimy jazz i lubimy latin jazz, bo nie można słuchać, żeby zmuszać się do słuchania czegoś. Ja uważam, że jestem tym, kogo słucham. Czyli jestem jakby sumą moich doświadczeń muzycznych z przeszłości i to wszystko powinno być przefiltrowane przez własną wrażliwość, estetykę, wiedzę, doświadczenie i na, że tak powiem, ten output to jest to, co, to kim jesteśmy. I oczywiście, jeżeli słuchamy jazz łamany przez latin jazz i to lubimy, to jakby no zwiększamy swój własny potencjał, zarówno kompozycyjny, jak i aranżacyjny, jak i przede wszystkim świadomościowy. Bo to jest jeszcze kwestia świadomości, jak używamy pewnych technik kompozytorskich, czy też harmonii, a właśnie w muzyce latynoskiej szczególnie jest bardzo dużo takich ciekawych, zresztą Jobim, Antonio Carlos Jobim był zafascynowany, mało kto wie, muzyką Fryderyka Chopina. Jeżeli weźmiemy na przykład How Insensitive, utwór jego, Jobimowski, jedna z piękniejszych bosanów, no to harmonicznie jest to preludium e-moll Chopina. Kłania się za X, co? Tak. W wypadku Chopina już nie, ale tak mówią, że dobry artysta pożycza, a bardzo dobry kradnie. No tak, tak, bardzo dobry kradnie. Chris, następne. Adam Nadziak, czy kojarzycie paryską Magmę pod wodzą Christiana Vendara? Ja znam, tak. Ja nie znam paryskiej Magmy. Co to jest Christian Vander? Nie, to wiesz co, weźmiemy link po prostu. Tak. I wrzucimy go potem. Dobra. Dobra. Sobie go dopisuję tutaj do listy. To jest perkusista. Mhm. No. Tak, czy ma pan ulubiony zestaw mikrofonów do rejestracji fortepianu? Mój ulubiony zestaw mikrofonów to jest zestaw mikrofonów Chrisa. Czyli Stęga. Stęga z Łodzi. Kłaniamy się nisko Krzysiowi Tonowi, który jest autorem hamów. Fajnie. No, to też są zjawiskowe te mikrofony, to prawda. Tak. Aczkolwiek trzeba być bardzo dobrym pianistą, żeby to docenić. Tak jest. Gromek. Jak ćwiczyć improwizację? Jak sprawić, by dźwięki pojawiły się w głowie, zanim je zagramy?
Trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie. Jak sprawić, by dźwięki pojawiły się w głowie, zanim je zagramy? To jest takie filozoficzne pytanie. Nie wiem, jak na przykład śpiewamy przy goleniu, to też chyba te dźwięki najpierw mamy w głowie, prawda? Jak zanim je zaśpiewamy. Można próbować sobie te dźwięki wyobrazić. Nie wiem, na przykład bardzo, bardzo ciekawą rzeczą dla mnie jest na przykład próbowanie pisania bez fortepianu. Mhm. Bez użycia fortepianu, tylko i wyłącznie z głowy. Mhm. Bo fortepian nas w pewien sposób będzie ograniczał. Mhm. Podobnie na przykład jest przy improwizacji, że wszyscy mamy pewne patenty, które nam leżą pod palcami i to, że coś zagramy, to jakby niekoniecznie będzie wartościowe. Wartościowe będzie to, co nawet jak się pomylimy, ale jeżeli będziemy starać się iść za głosem serca, to będzie dużo bardziej wartościowe niż zagranie czegoś, co wiemy, że jesteśmy na bezpiecznym gruncie. Tak, więc... jakby ograniczenia są inspirujące. Ja zawsze, od jakiegoś czasu staram sobie śpiewać właśnie melodię, którą gram, z racji, że nie jestem wokalistą, moja skala nie jest duża i to też ogranicza, więc jakby też to jest kierunek. Tu nie chodzi o piękno naszego wokalu, bo wiadomo, że nie będziemy go nagrywać. Natomiast dzięki temu jesteśmy... O metody słyszenia też innego, nie? To bardziej o metody słyszenia i jesteśmy bliżej muzyki dzięki temu. Jak gdyby to, co właśnie Jared tam rzężąc i śpiewając, tak wydobywając z siebie bliżej nieartykułowane dźwięki, to jednak... One mu pomagają, żeby te dźwięki, które on gra na fortepianie, to one były najwyższego lotu. Hmm. Kochani, jest godzina 9. A tych pytań jest naprawdę, teraz się zaczyna ciekawie. Grzesiu. Zawsze tego czasu jest za mało. Dobrze, ostatnie pytanie. Chris. Seweryn Kochanowski, wiedząc, że mam do czynienia z wykładowcą z Wrocławia, sam jestem z Opola, nie mogę się powstrzymać przed zapytaniem, czy jako pianista klasyczny, aktualnie 5. klasa 2. stopnia, są szanse na robienie na Akademii Wydziału Jazzu i Klasyki? Rozumiem, że naraz. Czy to nie koliduje ze sobą? Mam jednego akurat studenta w tej chwili pierwszego roku, który studiuje zarówno klasykę, jak i jazz, no jest to trudne pogodzić te dwie rzeczy, ale nie jest to niemożliwe. Ja zresztą zachęcam swoich pianistów jazzowych do słuchania muzyki klasycznej i często jest tak, że w tej chwili nawiązaliśmy z pianistami klasycznymi, że tak powiem, w taką współpracę, że jeżeli się odbywa jakiś workshop u nas jazzowy, to przychodzą muzycy klasyczni i odwrotnie, jeżeli coś jest ciekawego na klasyce, to jazzmeni w tym uczestniczą. Ja w ogóle bym chciał ten taki zasypać trochę ten sztuczny podział między klasyką a jazzem, bo zwróćmy uwagę chociażby na to, że Victor Young, który skończył konserwatorium warszawskie, a napisał Stella by Starlight między innymi i When I Fall in Love, studiował kompozycję u Romana Statkowskiego, wybitnego polskiego kompozytora, który z kolei studiował kompozycję u Rimskiego-Korsakowa. Więc to jest, że tak powiem, a od Wiktora Younga uczył się Henry Mancini. Więc po prostu mamy taki łańcuszek i teraz pytanie, czy jazz, czy klasyka, to jest naprawdę nieistotne. Więc pana Seweryna mogę zachęcić do, jeżeli chce i ma taką chęć, to nie ma przeszkód, żeby studiować jedno i drugie, aczkolwiek jest to, jak czasochłonne, ale nie niemożliwe. Tak, tak. Słuchajcie, bo dobiliśmy w sumie do godziny 21 i teraz pytanie moje najpierw, jeżeli pozwolisz, Grzesiu i Kubo, oczywiście. Do ciebie, Kubo, bo jest wysyp pytań, jak zwykle super ciekawych właśnie pod koniec, bo oczywiście inspirujemy się tym, co się dzieje tutaj. Miło. I pytanie jest takie, czy ty zgodziłbyś się, gdybyśmy tobie te pytanie przekazali, odpowiedzieć na nie
późniejszej jakiejś chwili, nagrywając się na filmik, na wideo, na które byśmy wstawili u siebie, tudzież dołączyć do nas, do naszego VIP roomu, do którego jesteś z automatu zaproszony jako gość. We wtorek o 18 się spotykamy i to nie musi być ten wtorek, może być inny. Natomiast wiem, że te odpowiedzi, nie wiem Grzesiu, jak to się nam sprawdza w sumie, która wersja jest lepsza. Mi się wydaje, że to odpowiedzenie filmikiem było fajne. Poprzednich odcinkach. Co, tak, natomiast zrobiliśmy to chyba tylko raz czy dwa razy i reszta się przeniosła do VIP roomu. Aha, no to... Jakby tam są te rozmowy, no ale oczywiście obie wersje są dopuszczalne. Pytanie, jak lubię swoim czasem. Nie ma problemu, panowie, wyślijcie mi mailem pytania. Dobra. I ja się do nich... Mogę odpowiedzieć mailem na nie, a mogę też nagrać filmikiem. Jak... Okej. Okay. Super. Bardzo ci dziękujemy. No i ostatnie pytanie, jak zwykle, należy do Chrisa. Kubo. I tutaj ta muzyka, nie? Taka, wiesz, pytanie za milion. Tak jest. Przeczytałeś, bo wiem, że przeczytałeś, bo powiedziałeś nam to przed programem. Nasz dekalog. I moje pytanie jest bardzo ogólnikowe. Jak to odczułeś jako tak globalnie, jako pomysł, wdrożenie idei, które mają naświetlić proces produkowania muzyki, czyli od podstaw aż do skończonego krążka, tudzież pliku, który potem udostępniamy. Jak ci się to czyta? Mi się na przykład w ogóle bardzo podobały mi się te takie opisy, że piosenka jako kompozycja jest fundamentem, na którym będziemy budować. Oczywiście, że jak fundament jest zły, to reszta budynku również będzie wadliwa. To jest bardzo, bardzo ładne. To są takie, takie prawdy, i mi się wydaje, że to nie tylko do piosenki możemy odnieść, ale w ogóle do muzyki, jakiejkolwiek. Czy to będzie muzyka filmowa, czy to będzie muzyka jazzowa, czy to będzie muzyka klasyczna, że rozpocząć musimy od pomysłu, prawda? Jest jakiś pomysł, wokół którego się buduje. I ja wiem, że dzisiaj muzyka się zmieniła i dzisiaj jest jak gdyby ten... pojawia się ten... tak powiem, aspekt producencki. Czasami często się zdarza, że muzyka to jest po prostu one man show. Mm. Że jeden człowiek wymyśla, produkuje, miksuje, masteruje, a często nawet wydaje i opłaca, więc to jest... I kupuje własne płyty. I kupuje własne płyty, tak. Tak. Nie, no, ja wiem, to dzisiaj tak wygląda, tylko że tutaj jest w ogóle pytanie o rolę sztuki w ogóle w dzisiejszych czasach. Czy ona jest w ogóle potrzebna? Mi cały czas ten Korea chodzi po głowie, który po prostu tyle zrobił dobrego dla muzyki, dla muzyków i nagle odchodzi taki człowiek i tam w ogóle pół wiadomości nie ma, czy jakaś wiadomość gdzieś na szarym końcu. Jak polityk trzeciorzędny odpuści ten świat, to od razu nagłówki wszystkie są bardzo głośno o tym mówią i to jest trochę znak czasów niestety. Tak żyjemy w takich czasach i przede wszystkim musimy sobie zadać pytanie dzisiaj tak naprawdę, dla kogo robimy muzykę? Zastanawialiście się panowie nad tym? Tak. Dla kogo robimy? Czy niejednokrotnie. No, ona... Czasami nawet jak pomożemy tą muzyką jednej osobie i zmienimy jej życie, to już dlatego warto to robić. Tak. Zamknij oczy, otwórz serce i graj. Gdzieś to usłyszałem, to mi się bardzo podoba. No, czasami muzyka... tą osobą jesteśmy my sami. Tak, tak, ale zwróćcie uwagę jeszcze jedną rzecz, że muzyka to jest przepływ energii i to są emocje. I my jesteśmy troszeczkę takimi, można powiedzieć, nie chcę powiedzieć handlarzami emocji, bo to źle zabrzmi, ale my jesteśmy, my gramy na emocjach pozytywnych, miejmy nadzieję. Tak. I tym akcentem pozwolimy sobie zakończyć ten odcinek dzisiaj. Kubo, tak. Bardzo ci dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Ja również wam dziękuję. Dziękuję również widzom i za bardzo interesujące pytania. I serdecznie pozdrawiam i życzę wytrwałości w ćwiczeniu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo naszemu mecenasowi
firmie Music Tools. Pozdrawiamy Konrada. Pozdrawiamy Konrada. Was wszystkich zapraszamy do VIP-rooma. Zapraszamy was w przyszłym tygodniu na dwa odcinki na setkę. W poniedziałek i w środę. I co? I do zobaczenia. Tak jest. Do zobaczenia. Hej. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Cześć. Dziękuję bardzo. Witamy was wszystkich. Witamy. Powiedzieliśmy sobie, że będziemy próbować w ogóle robić to trochę bardziej profesjonalnie, więc zaczynamy od subskrypcji. Prosimy was uprzejmie, usilnie, subskrybujcie. Tak, dzwonku. Zasubskrybujcie, jakie to jest trudne słowo. Zadzwonkujcie, tak. Skomentujcie, udostępnie. I zlajkujcie. I zlajkujcie. Ten czas Mikołaj sprząta. Oj, przepraszam, Mikołaj, tak. Oj, podnieś nogi. Dawaj. Tak, również nogi, tak, o jest. A ja mam tu organki. Ale możemy przerwać. Półtora metra za nami, okej. Okay. Nie zapisałeś, witamy. Grzesiu powiedział, żebym zapisywał wszystko, rozpisał sobie cały plan dzisiejszego spotkania, no to tak to zrobiłem, mam kolory, wszystko będę podkreślał, żebyśmy się nie pomylili. Tak jest. Może za 10-setnym odcinkiem nam to wyjdzie... Dobrze. Dokładnie. O. Traktorzysta. Traktorzysta, tak. I od tego jest właśnie producent. No właśnie. I od tego właśnie jest producent. Czyli my. To jak ja do tego podchodzę, to jest bardzo edukacyjne. No to skoro tak, to okej. Okay.